serdecznie, panie Kamilu. Dzień dobry, witam. Bardzo dziękuję za to, że odwiedził pan moją kawalerkę. I pierwsze pytanie, dlaczego się pan zdecydował przyjść? Jak zwykle zasięgnąłem rady tych, którzy znają temat trochę bardziej, czyli moich współpracowników z działu online, którzy powiedzieli, że to jest ciekawy projekt. Potem obejrzałem tę rozmowę z Bogusławem Kaczyńskim, którą mi pan przysłał. Wie pan, ja tak naprawdę lubię odjechane projekty, a to jest, przyznać trzeba, dość odjechany projekt zrobić na 20 metrach, chyba jedno z bardziej oryginalnych studiów telewizyjnych, w którym byłem, albo które widziałem. Dlaczego nie? Co pan robi w wolnych chwilach? Motocykl? To nie, nadal aktualna pasja? Tak, tylko ja akurat o tym mniej chętnie mówię, bo jak zresztą no, nie trudno zgadnąć i nie jest to, broń Boże, żadna skarga, bo tylko idioci skarżą się, idąc do telewizji, skarżą się na to, że są potem rozpoznawani albo opowiadają takie bzdury, że im popularność doskwiera. Serio mówiąc, to jeśli na coś tam w życiu nie mogę narzekać, to na nadmiar prywatności. Raczej to, co jest prywatne, to na przykład się kurczy. Więc te moje pasje tak raczej staram się trzymać i to życie prywatne dla tych najbliższych osób i przyjaciół i rodziny trochę, także mniej chętnie niż kiedyś o nich opowiadam. No właśnie, co się może wydarzyć, jeżeli osoba publiczna będzie mówiła o swoim życiu prywatnym? To jest balansowanie na granicy. Bo z jednej strony ja też szanuję prawo, nie wiem, fanów jakiegoś aktora czy aktorki do tego, żeby wiedzieli coś więcej o tym kimś niż rolę, które ten ktoś odgrywa. Ale z drugiej strony trzeba sobie umieć wytyczyć, wydaje mi się, dość precyzyjnie granicę, poza którą jest tylko moje. Tabloidy te granice nieustannie przesuwają, ale też przesuwają trochę, ja jestem daleki od potępiania te tabloidów tak w czambu, bo też te granice przesuwają sami celebryci, same osoby publiczne, zapraszając telewizję do domu, a pokazując, tu jest moja szafa, tu jest mój... A potem skarżąc się na to, że pod domem czatują paparazzi i robią zdjęcia, tak? No to albo. Przekroczyły granice prywatności media w pana przypadku? Nie, ja muszę też powiedzieć, że ja znaczy jestem ostatnią osobą, która powinna na media narzekać. Ja pamiętam 10 lat temu sytuację, to była oczywiście moja choroba i wiem, że wtedy wszystkie media, mimo że już dzisiaj wiem, że pojawiały się zakusy na to, żeby pokazać Turczoka leżącego gdzieś tam w szpitalu, podłączonego do kroplówki w czasie chemii i tak dalej. Jakby bardzo się, znaczy uszanowały to, że to jest moja prywatna walka, mimo że ja o niej opowiedziałem publicznie, ale uznały to, że to ja mam prawo o tym mówić tyle, ile chcę i wtedy, kiedy chcę, a nie wtedy, kiedy one sobie życzą, kiedy one potrafią skierować nam fotografików czy kogoś jeszcze. Więc w tym sensie ja mam akurat dość dobre doświadczenia z mediami. Myślę, że to też jest taki trochę rodzaj jakiegoś wzajemnego szacunku. No, ja wiem, że oni też odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne. To nie tabloid jest winien temu, że 400 tysięcy ludzi chce kupować informacje o aktorach, o piosenkarzach, o gwiazdach telewizji czy jeszcze o kimś innym. A dlaczego zdecydował się pan opowiedzieć publicznie o chorobie? Nie zdecydowałbym się, bo byłem w tym postanowieniu dość konsekwentny, gdyby nie dwa elementy. Pierwszy to zauważyłem już w szpitalu wtedy, że to, jak ja choruję i w jaki sposób choruję, jest dla ludzi obok dość ważną informacją. To znaczy, jak łaziłem uśmiechnięty i mówiłem ludziom, że jakoś damy radę i pani da radę, i ja dam radę i wyjdziemy z tego wszystkiego, to się ludziom trochę lepiej robiło, więc pomyślałem sobie, że jest jakiś taki walor trochę terapeutyczny. No ten facet z telewizji, taki niby ma fajne życie, taką ma fajną robotę, a trzasnęło go to samo, co mnie. Więc ten walor terapeutyczny, to były może wtedy bardziej podejrzenia, a po książce się okazało, że absolutnie to reakcja na to, to było coś no, fantastycznego w życiu. To, że można ludziom jakoś tam, jakkolwiek to górnolotnie nie brzmi, pomóc, to jest jednak bardzo, bardzo fajne uczucie. A druga rzecz, taka bardzo prozaiczna, no ja po drugiej chemii, jak 99% wszystkich poddanych temu mało sympatycznemu zabiegowi, straciłem włosy. No i zacząłem występować łysy w telewizji. Jak zacząłem występować łysy, bo ja pracowałem między tymi wlewami chemii, między tam zabiegami, różnymi innymi przyjemnościami fundowanymi przez panów doktorów, to pracowałem i chciałem pracować.
I ludzie tak najnormalniej w świecie spekulowali. Ja pomyślałem sobie, że jeśli ja jestem dziennikarzem informacyjnym i mówię ludziom, co się dzieje i jak jest, to w tak elementarnej, prostej sprawie, jak to, że prezentujący się wcześniej przez 10 lat z grzywką facet nagle występuje łysy, też się tym ludziom należy informacja. No jak tak postanowiłem, to powiedziałem. A jak bardzo zmieniło się Pana życie przed chorobą i po chorobie? To pytanie pewnie pada często, ale chodzi mi o pogląd na życie. Ja bym dzisiaj powiedział, że nie zmieniła. Wbrew pozorom nie zmieniła. Myślę, że w takim samym stopniu, jakim byłem dobrym albo złym durczokiem przed tą chorobą, w takim samym stopniu jestem nim teraz. Ona stwarza wiele pokus. To na pewno. Takich pokus łagodniejszego traktowania siebie, poczucia się jako ktoś szczególny, kto bardzo cierpiał, w związku z czym teraz mu się trochę więcej należy od życia. To trzeba sobie umieć w sobie zwalczać. Nie twierdzę, że mi się zawsze udaje, ale to jest taka pokusa. Myślę też, że nie uszlachetnia wbrew obiegowym opiniom. Cierpienie wcale nie uszlachetnia, cierpienie upadla i upokarza. Człowiek łażący z jakimiś sączkami, kroplówkami i innym świństwem wcale nie jest szlachetniejszy. A mnie się wydawało, że właśnie uczą nas najwięcej takie sytuacje, no te negatywne, te gorsze niż te pozytywne. Znaczy pewnej twardości w życiu, jasne, że tak. Ale jeśli Pan na przykład zapyta, czy jestem równie odporny na kretynizm niektórych polityków albo na to, co ludzie piszą obrzydliwego i wrednego w internecie, to nie jestem. Jestem tak samo wrażliwy albo jeszcze bardziej wściekły na to, co widzę, słyszę, czego jestem świadkiem dookoła. Właśnie, dlaczego ludzie wylewają tony jadu w internecie na innych? Gdzieś tam umiem sobie może trochę wytłumaczyć, co nie znaczy usprawiedliwić, dlaczego tak się dzieje. No, jak komuś się w życiu rzeczywiście nie powiodło, mieszkanie w małym miasteczku, jedynym jego oknem na świat jest ten ekran komputera i może przyłożyć, co więcej, wszyscy to widzą, tak? Przyłożyć jakiemuś durczokowi, czy nie wiem, tam Żebrowskiemu, czy komuś jeszcze, to dlaczego sobie odmawiać? No, a to hulaj dusza, no, nazwiemy go tak. A co osoby, które spotykają się właśnie z taką nienawiścią, powinny robić? Osoby publiczne? Wie Pan co, nie powinny tam zaglądać, dlatego że ja powiem coś, co może niestety okazać się wodą na młyn tych hejterów, ale no ja nie spotkałem takiego mocnego, a powiem bezczelnie, ja mam dość mocny charakter. I myślę, że kilkoro moich przyjaciół też to są bardzo silne osobowości. I my potrafimy sobie dać radę z krytyką, która nas, nawet miażdżącą, która nas dotyka gdzieś na forum publicznym. Ktoś wstaje i mówi nam prosto w oczy, co myśli o tym, co robimy. Tak, rzadko się to zdarza, ale tak jest. Perfidia tego internetowego hejtu i tego, że anonimowość, jaka towarzyszy, wyzwala w ludziach najgorsze zupełnie instynkty i uczucia, powoduje, że bardzo jest trudno sobie z tym poradzić. Ja raz czy drugi coś tam o sobie przeczytałem i obiecałem sobie, i wiem, że podobnie postąpiła większość moich znajomych o publicznych nazwiskach, że nigdy więcej nie będę tam zaglądał, bo leczenie czyjejś frustracji, może nawet jakiś psychoz albo cholera wie jakich innych stanów psychicznych, to nie jest moje zadanie albo próba zrozumienia, dlaczego ci ludzie tak piszą. A gdy już ma Pan taki gorszy dzień, to jak sobie Pan z nim radzi? Jakie przyjemności lubi sobie Pan zafundować? Po pierwsze, rzadko się zdarza, Bogu dzięki. Po drugie, ja mam fantastycznego syna, z którym uwielbiam spędzać czas i uwielbiam z nim gadać. On ma takie brytyjskie poczucie humoru, jest bardzo celny pod tym względem i taki sarkastyczny czasami, ale to świetny facet. Więc myślę sobie, że jakoś sobie z tym radzę. No, a jak nie, no to nie wiem, idę albo wybiegać tę złość, albo idę na piwo z kolegami, to też jest bardzo dobry sposób, albo gdzieś jedziemy, albo rzeczywiście wsiadam na ten motor, o którym Pan wspomniał. Jest parę takich męskich zabawek, które pozwalają wprowadzić się w lepszy nastrój. A propos Pana pracy w TVN-ie, na pewno zdarzają się jakieś takie sytuacje, na minutę przed 19:00. To są... Pana nawet na 3, jeśli wiem, do czego Pan pije. Nie, naprawdę nie piję do tego. No pewnie, że się zdarzają. Znaczy... Ale do tego wrócę w takim razie. Panie Łukaszu, to jest trochę tak, że ja, Pan przeszedł do porządku dziennego, ale ja świadomie dwa razy użyłem słowa lepszy i gorszy durczok. Jest tego gorszego durczoka też sporo. Ja też mam zachowania, których się wstydzę, wybuchy złości, jakaś nieumiejętność zapanowania nad sobą, wścieka mnie głupota niezmiennie.
wszędzie. Takiej umiejętności zrozumienia drugiego człowieka. Na przykład drugi dzień szlak trafia, jak tylko będę miał okazję dzisiaj wieczorem. Na szczęście to się ukaże po tej rozmowie. No to będę się starał kogoś rozjechać. Jest historia tego 20-kilkuletniego faceta, który ma mentalność 5-letniego dziecka i od roku siedzi w więzieniu za kradzieże, o które po pierwsze nikt nie ma pretensji, a które po drugie skończyły się, jak to u osoby upośledzonej umysłowo, oddaniem tych rzeczy, tak? I od wczoraj nie mamy reakcji prezydenta, premiera, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, a tam siedzi chłopak, który ma mentalność 5-letniego chłopczyka, kompletnie nie rozumie wagi tego, co zrobił i od roku siedzi za kratami. Ja myślę, że to są sytuacje i ten brak reakcji, to są sytuacje, które pokazują, jakby dużo więcej mówią o tym kraju niż 40 debat w Sejmie, na Wiejskiej i w Parlamencie. I w takich chwilach wychodzi ze mnie ten gorszy Durczuk, bo byłbym w stanie pozabijać z tego powodu. To nie umiem się opanować na takie historie. No więc tam swoje mam za uszami, spokojnie. Ale takie sytuacje, które... No okej, ja nie dążyłem do tego. Ale jak już pan sam szedł na ten temat, to jak stół? Jak pan widzi, konsekwentnie próbuję, ale widzę, że to jest odprysk. Tak, to jest odprysk. Tak, więc rozumiem, że to uroda tego stołu. Nie, no jest po prostu okej. Okay. Jak pan zerknie z tyłu, to jest tam statuetka, którą pewnie pan też ma po prawej stronie. Fashion? Tak. No. Rok temu otrzymał pan statuetkę, ja wchodziłem na scenę chyba tuż po panu. Otrzymywałem nagrodę najlepiej ubranego w popkulturze, pan najlepiej ubranego mężczyzny w mediach. Odbiera pan nagrodę za najlepiej ubranego. Mhm. Gdzie jest granica, żeby jej nie przekroczyć, żebyśmy bardzo nie wpadli? W bardzo prostym miejscu, bo ja też się zastanawiałem, czy facet, który przekazuje ludziom informacje o kryzysach parlamentarnych, rządowych, powinien się pojawić na takiej gali i odbierać nagrodę za to, że się fajnie ubiera, zdaniem kogoś, tak? Zdaniem kogoś innego kompletnie nie. Ale ja akurat mam do mody i do świata mody trochę słabość. Ja uważam, że ta zmiana, która zaszła w nas, w Polsce, kraju, w którym, ja powtarzam, że oprócz oczywistych zbrodni, ale komuniści wyrządzili w tym kraju jedną potężną, to jest kompletne zepsucie smaku Polaków, takiego gustu, poza niewieloma środowiskami to kompletnie nie przetrwało, niestety paździerz i jeszcze kilka innych symboli epoki Gierka to było coś ciągle. I w modzie się dokonała absolutna rewolucja. Ja sobie pomyślałem takie małe puszczenie oka, że nawet ten sztywniak w gajerze, który tam co 19 opowiada jakieś teoretycznie poważne, a czasem tragikomiczne historie z polityki albo z innych światów też czasem mógłby powiedzieć, ludzie, to jest zabawa, tak? Nie traktujcie tego tak zupełnie serio i do końca. Więc w tym sensie pomyślałem sobie, Boże kochany, no fajna impreza, fajni ludzie, fajna uroczystość, dlaczego mam nie odebrać? Czego powinienem panu życzyć? Tego, żeby mnie raczej do ostatnich dni mojego życia nie opuściła ta pasja, którą mam i wobec tego zawodu, i wobec wszystkiego, za co się łapię w życiu, z czym mam do czynienia, bo myślę, że któregoś dnia to wszystko we mnie gdzieś zaginie, a ja tego nie znajdę w miarę szybko, no to skończy się dla mnie w życiu coś bardzo, bardzo istotnego, więc chwilotrwaj. W takim razie ja tego życzę. A co, za 10 lat spotkamy się w internecie? No mam nadzieję, że ciągle ten internet, bez względu na to, jak będzie się rozwijał, nie spowoduje, że nie spotkamy się face to face. Czy nas będą oglądali głównie w internecie? Pewnie w zupełnie innych proporcjach do normalnej, tradycyjnej telewizji niż dzisiaj, ale mam nadzieję, że on nie zastąpi takich kontaktów międzyludzkich, rozmowy, patrzenia komuś w oczy, a nie klikania na Facebooku czy innych komunikatorach. Też o to się staram. Bardzo dziękuję za to, że odwiedził pan moją kawalerkę. To był naprawdę bardzo duży zaszczyt. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.